Dzień dobry. Dobrze trafiliśmy. Możemy, tak? Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym z udziałem byłego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, posłem Grzegorzem Schetyną, z senatorem Zygmuntem Frankiewiczem, z panią poseł Krystyną Szumilas oraz z panią wiceprezydent Gliwic Ewą Weber. Dziś rozpoczynamy ostatni tydzień dla Rafała, akcję, którą nazywamy Tygodniem dla Rafała. Akcja ma na celu maksymalne zmobilizowanie wszystkich osób do głosowania w drugiej turze wyborów na Rafała Trzaskowskiego. W Gliwicach w pierwszej turze wygrał zdecydowanie Rafał Trzaskowski. Prezydent Duda miał wynik 32% prawie, co też nie jest złym wynikiem. Bardzo dobry wynik Szymona Hołowni. Maksymalnie skupiamy się przez te ostatnie dni od zakończenia pierwszej tury kampanii na tym, żeby każdy głos osób, które chcą głosować za opozycją demokratyczną i za demokratyczną Polską, żeby każdy głos poszedł na Rafała Trzaskowskiego. Jesteśmy cały czas w działaniu. Ten tydzień maksymalnie skupiamy się właśnie na Gliwicach, na powiecie, na wszystkich tych miejscach, gdzie każdy głos można pozyskać. Bardzo proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Grzegorza Schetynę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, gdzie jak nie w Gliwicach rozpoczynacie ostatnie okrążenie przed wyborami, przed drugą turą, przed rozstrzygnięciem tych wyborów prezydenckich. To już niecałe 5 dni do ciszy wyborczej. Mówimy i powtarzamy, jak ważna jest mobilizacja, jak ważna jest frekwencja, jak ważne jest zaangażowanie, jak ważne są te wybory, jak ważna jest dla nas Polska, którą chcemy i którą widzimy, o której marzymy, której prezydentem będzie Rafał Trzaskowski. To jest ważne, że mówimy jednym głosem, jesteśmy tutaj samorządowcy, parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, ale przecież dzisiaj Trzaskowski nie jest w żaden sposób kandydatem partyjnym, czy nawet koalicyjnym. Jest kandydatem obywatelskim, jest kandydatem samorządowców, społeczników, jest kandydatem zwykłych ludzi. Jest kandydatem także Ślązaków, Gliwiczan, tych wszystkich, którzy chcą żyć w demokratycznym, praworządnym, podmiotowym w Europie dumnym kraju, w uśmiechniętej Polsce, gdzie prezydent jest głową państwa i reprezentuje wszystkich. Nie tylko tych, którzy na niego głosowali, nie tylko tych, którzy mają podobne do niego poglądy. Dzisiaj to bardzo ważne wybory, to bardzo ważne dni. Dni, w których zdecydujemy, w którą stronę idziemy. I to jest więcej niż polityczny czy prezydencki wybór. To wybór cywilizacyjny, to walka tak naprawdę o wszystko. I dlatego tak bardzo mocno się angażujemy, tak bardzo mocno i dobitnie przekonujemy. Bądźmy przy urnach wyborczych, każdy głos będzie miał wielkie znaczenie. Wybory w Polsce rozstrzygają się, te prezydenckie niektóre, po bardzo wyrównanej walce. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazuje, że do ostatnich godzin, do ostatnich minut ciszy wyborczej będzie trwała rywalizacja wyborcza, a wybory zdecydują się tak naprawdę o kilka tysięcy, może kilkanaście, a może kilkaset głosów. Dlatego mówimy, każdy głos ma znaczenie. Przekonajcie swoich przyjaciół, rodzinę, tych wszystkich, którzy nie byli w pierwszej turze wyborów, bo uważali, że nie interesują się polityką. Zainteresujcie się tymi wyborami, bądźcie przy urnach wyborczych, zabierzcie głos. Powiedzcie, jakiej Polski chcecie, bo to są wybory o wszystko. Od tego wszystko zależy. Dziękujemy pani poseł Krystyna Szumilas. Tak. Dzisiaj walczymy o wolną i demokratyczną Polskę, o przyszłość naszej młodzieży, naszych dzieci. To są naprawdę bardzo ważne wybory i te wybory rozgrywają się nie tylko w dużych miastach, ale również w powiatach, w małych miejscowościach na wsi. Ja reprezentuję powiat gliwicki. W powiecie gliwickim w pierwszej turze opozycja uzyskała 31 tysięcy głosów, prezydent Duda 22 tysiące głosów. Jest o co walczyć. Mieszkańcy powiatu gliwickiego powiedzieli nie obecnej władzy.
Dzisiaj koncentrujemy swoje działania na terenach wiejskich, w małych miastach, w małych miasteczkach. Tam mobilizujemy ludzi, tam ludzie sami przychodzą do nas, proszą o banery, o plakaty, rozdają ulotki. Dzisiaj po konferencji prasowej pojedziemy do Pyskowic, gdzie spontanicznie wolontariusze, mieszkańcy chcą wywieszać plakaty, chcą rozdawać ulotki, chcą przekonywać ludzi do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. To naprawdę ważne wybory i te wybory będą rozstrzygać się i w dużych miastach, i na wsiach, i w małych miasteczkach. Apeluję do wszystkich mieszkańców powiatu gliwickiego, miasta Gliwice i całej Polski. Zmobilizujcie się, idźcie na te wybory. To są wybory o wszystko. Pani Prezydent Ewa Weber. Szanowni Państwo, my walczymy o silny, solidny samorząd, o samorząd, który jest oparty przede wszystkim o stabilne finanse. Stabilne finanse tak naprawdę dla samorządu to jest podstawa rozwoju miast, to jest podstawa rozwoju gmin, powiatów, to jest element, który daje tak naprawdę nam tempo rozwoju, pozwala na to, żebyśmy mogli realizować inwestycje. Pozwala na to, żebyśmy mogli zapewnić przede wszystkim rozwój dzieciom, rozwój młodzieży, rozwój mieszkańcom, rozwój też edukacji, bo jest to niezwykle ważne, żeby edukacja cały czas mogła rozwijać się w nowych kierunkach. Stabilne finanse to też nowa polityka, polityka społeczna, polityka senioralna, czyli te elementy, które stanowią tak naprawdę przyszłość życia w naszych miastach, w naszych samorządach. To są obszary również takich elementów rozwoju, jak kultura czy sport, czyli te wszystkie rzeczy, które wpływają na jakość życia mieszkańców. Ale także, proszę Państwa, a może przede wszystkim, jeżeli samorząd jest stabilny, jeżeli on się prawidłowo rozwija, to stwarza on warunki do rozwoju naprawdę prawidłowego, dobrze funkcjonującego biznesu, co przez wiele lat w tym mieście, w Gliwicach, można było na co dzień zauważyć. To, co się dzieje dzisiaj, to w jaki sposób centralne kierunki realizowane są w stosunku do samorządów, powoduje niesamowitą destabilizację naszych finansów. Jeżeli te finanse nie zostaną przywrócone na taki poziom i na taki sposób zarządzania, jaki był realizowany wcześniej, nie będziemy mogli żyć w tak wspaniałych, pięknych miastach, w jakim dzisiaj się spotykamy. Dlatego, proszę Państwa, każdy głos jest ważny. Jest to niesamowicie istotne, żebyśmy, nieważne gdzie jesteśmy, czy jesteśmy w swoim mieście, czy korzystamy w tej chwili z urlopu, zagłosowali. Urzędy do 10 lipca są czynne. Można pobrać zaświadczenia do głosowania. Także zapraszamy wszystkich do tego, żeby zawalczyli o jakość życia, o jakość swoich miast, gmin, powiatów. Dziękuję. Dziękujemy i pan senator Zygmunt. Dzień dobry Państwu. Moi przedmówcy w zasadzie powiedzieli wszystko, co trzeba. Ja tylko podkreślę parę rzeczy. Proszę zwrócić uwagę, że pan Rafał Trzaskowski wszędzie, gdzie się spotyka z mieszkańcami, występuje w towarzystwie osób z samorządu. Prezydentów, wójtów, burmistrzów. On sam jest jednym z nas, czyli z tego grona samorządowego. Czuje ten samorząd, wie, jak się zarządza miastem, jakie są problemy. Miał sporo wyzwań w swojej niezbyt długiej karierze samorządowej, bo jest prezydentem Warszawy od 1,5 roku. Ale sprawował ten urząd w bardzo trudnych warunkach i moim zdaniem bardzo dobrze. Bardzo dobrze się zintegrował z tym środowiskiem i był dla nas bardzo pomocny. Ten samorząd teraz jest zagrożony. Tak jak powiedziała pani prezydent Weber, jeżeli by sprawy dalej szły w tym kierunku, czyli zabierania kompetencji, obciążania zadaniami, zabierania pieniędzy, odbierania wpływu na to, co się dzieje w naszych miastach, w naszych gminach, to samorząd w tym kształcie, który tak jest w Polsce ceniony, może zniknąć. Nie będzie tak efektywny, jakość życia się może pogorszyć. Z tego sobie na co dzień nie zdajemy sprawy, a to jest możliwe, że najważniejsze. Ja praktycznie całe życie zawodowe zabiegałem o ten samorząd i teraz jestem w parlamencie głównie po to, żeby go bronić. I również kierując się tymi przesłankami apeluję do wszystkich, że jeżeli zależy im na tych swoich małych ojczyznach,
to niech głosują wszyscy na Rafała Trzaskowskiego, bo on jest w stanie ten samorząd obronić. Poza tym znam osobiście Rafała Trzaskowskiego i myślę, że całkiem dobrze po tych półtora roku współdziałania. I uważam, że jest świetnym kandydatem na prezydenta. Będzie naprawdę bardzo dobrym prezydentem Polski. Będzie otwarty na różne środowiska i to wszystkie. Będzie współpracował również z obecnie rządzącymi. Tam, gdzie będzie to możliwe i tam, gdzie uzna, że państwo jest psute, tak jak często się to zdarza do tej pory, czy samorząd jest psuty, to będzie wetował ustawy. Na to możemy liczyć. I w ten sposób będzie pewien element stabilności. Jeżeli władza jest skoncentrowana w jednych rękach, w jednej partii, a może dokładnie w jednej postaci, to jest niedobre. To jest złe rozwiązanie i może prowadzić do utraty tego, co żeśmy z takim trudem budowali przez 30 lat. I trzeba dodać, ze świetnym rezultatem. Szkoda by było to stracić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Tak jak powiedziała pani poseł Kamila, zapraszamy teraz do powiatu z banerami i z ulotkami. Natomiast jeśli mają państwo jakieś pytanie, jesteśmy oczywiście do dyspozycji. Pan pyta, dlaczego tolerujemy agresję TVP. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Jestem przekonany, że to jest odpowiedź dla nas wszystkich. Widzimy się przy urnach wyborczych w niedzielę 12 lipca. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękujemy.